Szanowni Państwo, z burmistrzem Bielawy Ryszardem Dźwinielem miałam okazję współpracować przy wielu projektach. Cenię jego kreatywność, zapał i nieustępliwość w dążeniu do wyznaczonych celów. Jest bardzo doświadczonym samorządowcem. Funkcję burmistrza Bielawy objął w 1998 roku. Bardzo podoba mi się realizowany obecnie przez burmistrza i władze miasta pomysł rozwoju Bielawy jako modelowego miasta ekologicznego, w tym szkoły słonecznej, centrum energii odnawialnych, ekologicznego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, czy interaktywnego centrum poszanowania energii. Za każdym razem, gdy przyjeżdżam do Bielawy, mam okazję odkrywać ambitne i co więcej zrealizowane już plany burmistrza Ryszarda Dźwiniela, m.in. miejską obwodnicę, Bielawski Park Przemysłowy, podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, inkubatory przedsiębiorczości, w tym unikatowy dla art biznesu. Bielawa z sukcesem sięga po środki unijne, świadczy o tym także fakt, że znalazła się w gronie dziesiątki liderów regionalnego programu operacyjnego w latach 2007-2013 na Dolnym Śląsku. Osiągnięcia władz Bielawy znajdują uznanie, doceniają je zarówno obywatele, jak i kapituły przyznające Bielawie liczne nagrody i wyróżnienia, a wśród nich Sudeckie Kryształy, Złote Kompasy, tytuł samorządowego lidera edukacji czy nagrodę ministra kultury. Będąc ubiegłoroczną laureatką Sudeckich Kryształów w kategorii Osobowość Roku, bardzo serdecznie gratuluję burmistrzowi Bielawy, Ryszardowi Dźwinielowi, tegorocznego zwycięstwa w plebiscycie i zaszczytu bycia osobowością 2014 roku. To wspaniałe wyróżnienie, ale i zobowiązanie do dalszej wytężonej pracy. Panie burmistrzu, trzymam kciuki za Pana dalsze plany realizowane dla dobra lokalnej społeczności. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa prosto z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Lidia Geringer-Deudenberg.